przed godziną 20 wyszedł do społeczeństwa rzecznik rządu, minister Piotr Müller. I powiedział, bardzo państwa proszę, nie siejcie defetyzmu, nie wzbudzajcie paniki, poczekajcie na oficjalny komunikat. Mhm. W międzyczasie jedna stacja telewizyjna już przed 19 czy o 19 łubu dubu, że to Ruscy. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że to są rosyjskie pociski, które spadły już na terytorium Rzeczpospolitej. Państwa Paktu Północnoatlantyckiego, proszę państwa. Notabene przez całą noc taki przekaz szedł. Łącznie jest pokazaniem zestawu rakietowego i całą inną narracją. Mi się wydaje, że na antenie TVP Info również była informacja, że to była rosyjska rakieta na pasmo. Rosyjskie produkty. Wątpliwości co do tego, że to są rosyjskie pociski.